Hej wszystkim, dzisiaj gramy w Circle of Kurzawen. What? Nic. What did I do wrong? Nie, it's okay. No, to już myśleliście, że jedyna w co dzisiaj gramy. Stwierdziłam, że prawdziwy Englishman powinien tę nazwę przeczytać. A więc wracając, dzisiaj będziemy sobie pogrywali w demo, które otrzymałam od wydawcy. Tak jak widzicie, gra dostępna jest na Kickstarterze, za niedługo wejdzie na Steama. O co chodzi? To moi drodzy, będziemy rozwijać swoją osadę, by oczywiście robiła się coraz większa. Takie troszeczkę a la Settlersy, tak? Jeżeli ktoś właśnie lubi takie klimaty właśnie, rozbudowy, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że gra Wam się spodoba. Także chodźmy i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. O, cieszę się, że tutaj jesteś. Mamy rok 1012. Prawdopodobnie już o tym słyszałeś. Chcielibyśmy rozwinąć tutaj region ten Kurzawen. Może to być dla Ciebie dziwne, szczególnie, że nasze terytorium ma bardzo małą populację i ciężko jest nam zdobyć pieniądze. Szczególnie, że ten region jest tak naprawdę całkowicie niemal opuszczony. Ale musimy się przyjrzeć sytuacji naszego całego imperium. Na północy i na południu widzimy, że wzrasta ilość mieszkańców. Coraz trudniej jest takim zwykłym ludziom znaleźć miejsce do życia. Farmy robią się coraz to mniejsze, ponieważ są oddawane innym ludziom, a opłaty dalej są takie same, albo czasem nawet i wzrastają. A skąd my to znamy, prawda? Można jedynie postarać się o nowe miejsca, ale wtedy musimy albo oczyścić na przykład z lasu, prawda? Albo musimy zacząć od jakiegoś tam optymalnego miejsca, które i tak wymaga od nas pracy. Nawet pośród tych najwyżej położonych widać, że ciężko jest odziedziczyć tytuły, bo po prostu ich już brakuje. Chyba rozumiesz, do czego piję. Może i jesteśmy jednym z największych państw, no jakby nie patrzeć imperium, ale wciąż ciężko nam się takowym stać. Ale wcale przecież nie musi tak być. Chciałbym, żebyś rozwinął ten region. Bądź mądry i upewnij się, że ludziom niczego nie brakuje. Nowi osadnicy będą przychodzić do ciebie z różnych regionów naszego imperium. Będziesz musiał przez to dostosować się do różnych zwyczajów, jak i idei. Potraktuj ich z otwartością i godnością, żeby oni również cieszyli się, że mogą tutaj zamieszkać. Twoim pierwszym zadaniem będzie wybudowanie takiego community center, żeby wszyscy tak tutaj zebrani mogli się tam pojawić. Będziesz do tego potrzebował ogromu kłód, innych materiałów i oczywiście będziesz musiał się zająć tym jak najszybciej, bo długo już ciepło nie będzie. Powodzenia! Trzymamy za Ciebie kciuki. No dobrze, to moi drodzy, lecimy. Ja sobie tutaj zatrzymam. Także moi drodzy, mam nadzieję, że mnie tam będzie dobrze słychać. Już szybciutko Wam, słuchajcie, przedstawiam. Gra oczywiście, tak jak wspomniałam, na razie jest w erze nawet Kickstartera, także to nawet nie jest jeszcze Early Access, a więc musicie tutaj pamiętać, że troszkę wszystko może się zmienić. Takie krzaczki to już kiedyś w jakiejś grze widziałam, nie pamiętam w jakiej. Także moi drodzy, jesteśmy sobie tutaj właśnie w tym naszym Kurzawen, gdzie będziemy sobie budowali na początku tak takie nie wiem, początki, które od nas wymagają, tak, to właśnie zaraz sobie zbudujemy tutaj pana, który będzie ciął. Na razie gra jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, ale wiadomo, to po prostu trzeba poczekać. Na pewno tutaj twórcy, polski język jest taki dosyć często w takich grach, także trzeba tylko poczekać. Widzę, że tutaj jak będziemy sobie ustawimy, to pokazuje, jak daleko będzie mógł pracować ten nasz tnący. O, tu widzę, taka kładka jest. Tu, kurczę, jest dużo. To może tu byśmy to wybudowali. Spróbujemy. Słuchajcie, postawimy. Trzeba tutaj dobudować drogę. Okej. Tylko pytanie, czy on tam wlezie na górę. Miejmy na
nadzieję, słuchajcie, że tak. Mamy już naszych pierwszych osadników. Włączymy sobie tutaj na jedyneczkę, żeby oni już sobie tutaj chodzili. Tak jak widzimy, mamy parę już tutaj osób. Tu mamy do zbierania, żeby ludzie zbierali właśnie różne rzeczy. Tak jak widzicie, koszt budowy, tak, to mamy na przykład 20 gałęzi i 10 logów tak zwanych. Potem co od nas tutaj wymaga, produkuje, super, bardzo dobrze. To myślę, że możemy go sobie gdzieś tu jakoś tak, żeby jak najwięcej nam się tu pozbierało. To może tu postawmy i wybudujemy tutaj drogę, żeby mogli nam dojść. Bardzo dobrze. I tak jak widzicie, mamy tutaj już jakieś zwierzaczki chodzą, które będzie można pewnie oswoić. Tu ludzie chyba zostali już wezwani, żeby zaczęli coś robić. Zaraz zobaczymy, czy oni tutaj w ogóle się dostaną. Ledwo pod to idzie, ale jakoś, słuchajcie, wychodzi. Także niech tutaj ładnie nam zbudują. Co musimy następnie zrobić? Potem musimy wybudować chatkę. No, zrozumiałe. Dobrze, to spróbujmy, słuchajcie, może chatkę wybudujemy gdzieś tu, bo tu jest tak bardzo pusto. Także zaraz zobaczymy. O, i mamy chatkę. I na przykład taką jedną sobie wybudujemy tu. Jak na razie wszystko jest w trakcie budowy. Myślę, że możemy sobie chwileczkę przyspieszyć. Tak jak widzicie, mamy tutaj już nawet pory roku. Widziałam właśnie na zdjęciach z gry, że te pory roku jako takie już tutaj się znajdują. I jeżeli chodzi o grę, to będzie ona się właśnie skupiała na tym, żebyśmy my zbytnio nie próbowali być źli dla naszej natury, ponieważ tutaj właśnie natura i to, jak się nią zajmujemy, jest bardzo ważne. Kurczę, daleko postawiłam tego drwala i oni biedni muszą tutaj się naczłapać. Ale z drugiej strony jest tutaj bardzo dużo do ścinania, także raczej myślę, że to był dobry pomysł. Tak jak widzicie, mapa jest całkiem spora. Pewnie będzie można to jeszcze bardziej odkrywać, ale tak jak mówię, na razie tak, to jest demko, więc zobaczymy, co nas tutaj czeka. Widzę, że już dokończyli tutaj budowę naszego drwala. Także, czy ktoś tutaj już pracuje? O, mamy tutaj zatrudnionych, mamy Gina, także Gin będzie pracował. Super. Bardzo dobrze. Pięknie. Tak jak widzicie, tutaj u góry mamy ile co czego jest. Tutaj ile mamy picia, tutaj jest co? Okej, ile mamy jeszcze jedzenia, potem mamy materiały, nie mamy jakichś tam dodatkowych, o, na przykład do ubioru. A tu widzę, że mi się nie chce za bardzo rozwinąć, bo może jeszcze tego nie ma. No i mamy jeszcze 100 pieniążków. Ja bardzo często w takie gry, słuchajcie, gram. Moim ulubionymi są zawsze Two Point. Także ja w Two Pointa to gram po prostu we wszystkie wersje. Co prawda nie jest to dokładnie takie samo, ale wciąż tak, rozwijanie się, budowanie. Jaki fajny lisek. Fajny. On też tu ma swoje, co lubi, czego nie lubi. Okej. Dobrze, to słuchajcie, nam się tutaj powolutku wszystko rozwija. Zobaczymy, czy uda się tutaj wybudować. Czyli jedna chatka to dla tych wszystkich ludzi tu wystarczy? No, niby wystarczy, także zobaczymy. Dobrze, czy wy w takim razie wybudowaliście? No i pięknie. Następnie będzie trzeba się zająć wydobyciem skał. Potem będziemy mieli młynarza albo tego rozdrabniacza. Okej, no dobra, to słuchajcie, próbujemy budować w takim razie dalej. Co tu mamy? Okej, musimy w takim razie znaleźć miejsce, gdzie jest właśnie skałki są. Ale według tego to całkiem daleko da się wszędzie dojść. Tu są jakieś rybki, jakieś cosie. Tu coś mieszka. Okej, czy to jest to, czy to będzie coś innego? Bo jakby tak daleko biedny miał chodzić, to kurczę daleko, no nie powiem. To będą właśnie skałki. A czy te skałki? No tu są też skałki, ale czy tutaj obok nas też coś takiego? No tu są tylko takie pojedyncze. No powiedzmy, słuchajcie, że tu są jakieś te skałki. Także niech na razie będzie tu, bo tam to troszeczkę za daleko. Także postawmy go gdzieś tutaj.
zrobimy im drogę. No i niech, słuchajcie, budują. Następnie powolutku musimy patrzeć, bo tu mamy nasze zasoby i mamy tego coraz to mniej, także no niedobrze. Trzeba będzie pewnie poczekać, aż oni to wszystko nawyzbierają, nabudują i tak dalej. O, tu widzę, że oni nie dojdą, bo nie ma drogi. A nie, oni po prostu tak przejdą, słuchajcie, sami z siebie. A jak ja zrobię drogę, to będzie coś... Chyba nic to nie zmienia. To, żebym postawiła ten domek zbieracza tak tutaj średnio po drodze. Także zrobimy w ten sposób. No, trochę mogą go przesunąć, ale dobra, nieważne, słuchajcie, nieważne. Ważne, że oni tutaj wszystko ładnie znoszą. Jakieś wiadomości mamy. Aha. Ludzie zmęczeni swoją podróżą, ale euforyczni z powodu, że jest jakiś tutaj projekt się odbywa. No i udało nam się tak znaleźć tutaj miejsce na start. A tu mamy to, co powiedział pan wcześniej. O, mamy jakąś, słuchajcie, dyplomację. Mamy zadanie, czyli to, co nam teraz się pokazuje tutaj po prawej stronie, a tutaj mamy jakieś prośby. Super, jakieś rzeczy będą się tutaj działy. Okej, bardzo dobrze, fajnie. Aha, a ci jeszcze będą znosić to tędy, a to ciekawe, to może zróbmy im tutaj, mam nadzieję, że to Ala pomaga im schodzić. Okej. No i pięknie. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, gdzie jeszcze takie krzaczory były. Może ktoś zna, pamięta jakąś taką grę, w której też takie właśnie krzaczki się pojawiały. No ale dobrze, czy wy tutaj ciumciaki, co wy robicie? A nie, oj, nie chcę już tej drogi, proszę mi to zostawić. Tutaj mamy co? Pewnie ilość naszych ludzi. Co im tutaj jest? Aha, robi się teraz zimno, chłodno i głodno. No to świetnie. Dobrze, wybudowany w takim razie zbieracz kamulca, także bardzo dobrze. To my następne, co mamy, to nasz handmill i zobaczymy... Tu można łowić rybki, ale jeszcze rybek jeszcze nam nie każą. Co mamy? Okej. To mamy tak, jak wybudujemy w takim razie piec dla piekarza, to oczywiście będzie nam tworzył chleb. Ale żeby był chleb, to na początku oczywiście potrzebuje ziarna. O, tu są aż 3. Tu jest bardzo dużo. O, to może postawmy o tutaj. Będą, słuchajcie, nam tutaj zbierali. No i ładnie. Ciekawe, czy oni potem mogą też to sami jakby posiać. A czy tutaj, jak ona, słuchajcie, coś zbiera, to czy tego tu nam ubywa? Nie zwróciłam, słuchajcie, uwagi. Pewnie jak będę nagrywała, to zwrócę. Ale tak jak mówię, w grze, słuchajcie, musimy tak jakoś radzić sobie, żeby no nie przeszkadzać aż tak bardzo naszym zwierzaczkom. Przynajmniej tak pokazuje, słuchajcie, trailer. Także jeżeli ktoś jest oczywiście ciekawy, to zapraszam do obejrzenia sobie. Dobrze, to oni będą tutaj w takim razie zbierać, a my moglibyśmy właśnie wybudować też i piekarza, jak będziemy gotowi. Przydałoby mi się, tutaj mamy mapę. Aha, czyli my jesteśmy tutaj. Tu mamy jakieś wulkany, tutaj będzie jakaś plaża. Tu są... O, można sobie, słuchajcie, się przenieść. Pokaż mi, proszę. Wow, no tutaj to już jest kompletnie inna sprawa. Wow. Proszę bardzo, jak to wszystko pozasadzane. No my na razie jeszcze na takim etapie nie jesteśmy, ale na pewno chciałabym, słuchajcie, dojść do czegoś takiego. Co my tutaj ciekawego mamy? O, zbierają tutaj jedzenie. Mamy Healthy Kitchen. Potem mamy, co mamy, marketplace, czyli rynek. Fajnie, fajnie. Dobra, ale wróćmy, słuchajcie, do nas. Widzę, że tu mamy jeszcze niepoodkrywane miejsca. Także wróćmy na nasze wzgórza. No i dobrze. Kurczę, zimno im się robi, a my nie mamy za wiele, żeby im dać. Ale tutaj zima się właśnie kończy, także zaraz powinno być cieplej, więc nie powinni aż tak narzekać. Dobrze. To w takim razie... A co my tutaj mamy jeszcze ciekawego? O, możemy też coś zasiać.
To ciekawe. Ciemno, klimatycznie. Tu jeden tylko się pali. Dobrze, ale bądź co bądź. Weźmy tutaj. O, i spróbujmy wybudować może gdzieś tutaj. Troszeczkę ich, tak jak mówię, rozsiałam tutaj i biedni daleko muszą chodzić, żeby coś pozbierać. Zimno im. Aha, tu mają punkty zdrowia. Tu mają nie, to będzie jako co? Aha, to w sensie, czy są grubi, czy chudzi, ile, że tak powiem, tłuszczu im się udało złapać. Następnie mamy oczywiście energię, mamy wodę i mamy jedzenie. Bardzo ciekawe. Idą, słuchajcie, chyba spać. Okej. Całkiem. Ten tu biedny co? Co ty śpisz bez tego? Ty nie masz gdzie spać. Może trzeba by ci domek swój wybudować, ale to powoli. Pozbierajmy na razie wszystko to, co musimy. Czy ten drwal, co tutaj był, się zgubiłam przez chwilkę. To nie tu, tylko tu. Czy nasz drwal też będzie spał? Chyba nie. Bądź co bądź. A nie, jednak śpi, słuchajcie, biedny. Nie ma gdzie spać. To może trzeba by też im wybudować, słuchajcie, więcej tych domków, bo ci sobie tutaj przeszli i mamy jakichś tam śpiących w środku, to może tamtym też trzeba wybudować. A tak mówię, na razie nie mamy rzeczy, z których to wszystko mogłoby być wybudowane. Ja tutaj to troszeczkę przyspieszę, żeby oni się tu obudzili, żeby nam tutaj wszyscy zaczęli iść z powrotem do pracy. Ja mam taką nadzieję. Okej. Mamy, słuchajcie, 10 osób, które tutaj u nas są. Te procenty to... Aha, to ich levele, czyli wszyscy są na razie na levelu numer 1. Dobrze, to słuchajcie, ja tutaj do was wrócę, jak już mi tutaj wybudują resztę, także. Okej, dobrze, pięknie. Żeśmy tutaj wybudowali i zbieramy na mąkę, a więc możemy wybudować pewnie już piekarza. Czy piekarz? Piekarz to pewnie powinien być gdzieś obok, prawda? Żeby to za daleko się nie nosiło. Także czemu nie? Wybudujmy go, słuchajcie, tutaj. Także niech będzie. Tutaj powolutku też budujemy, żeby nam mielili ziarno. No i pięknie. Troszeczkę nadal im zimno, ale myślę, że też nad tym oczywiście dadzą nam popracować. Potem mamy co? Okej, tu już wybudowali, więc będą mielić. Jak to fajnie wygląda. Nie za tego, nie za takie ciężkie te grafiki. Z jednej strony też dobrze, wiadomo, stylizacja. Okej, ci teraz też będą zanosili, żeby tu zrobić piekarza. Powoli nam się zaczną ludzie kończyć. Tak każdy będzie gdzieś pracował. No i dobrze, potem mamy firewood. I gdzie to można... Okej. Mamy co? Tu mamy domki, tu mamy fireplace, to potem. Okej, a tu mamy co? Mamy po prostu drogę. Tu też są poziomy, na jakich będziemy mogli to wszystko mieć. Mamy co? Torcze, latarnie. Okej, to są tylko ale takie dekoracje. Tu mamy rybki. Okej. Dobra. Czy tutaj coś... O, ciekawego. You had a dream. A miałeś dziwny sen dzisiaj. Widziałeś duchy lasu. Kreatury wydawały ci się przyjazne i spokojnie na ciebie patrzały. Patrzyły się, nie mówi. Kiedy czas troszeczkę minął, coraz to więcej zwierząt zaczęło wokół ciebie się... znajdywać. Niektóre położyły się obok ciebie i zasnęły, a inne przyglądały ci się z ciekawością. I wtedy potem się obudziłeś o poranku.
No i pięknie. Dziwne, dziwne, czyżby to właśnie było to, o czym mówiłam? Że trzeba uważać na nasze zwierzeczki, żeby one też były szczęśliwe. Okej. Tailoring table. Okej, to są koszty i one potem produkują pewnie te drewno. Tu na razie nie widzę, słuchajcie, nic innego. Pewnie będzie można to dopiero odblokować później. Mamy na przykład farmę. Tu mamy co? O, krówki będzie można mieć. Takiego prawdziwego piekarza, który będzie nam dawał troszeczkę więcej. Super. O, będzie potem pozyskiwanie wody, wiatrak, to już nie trzeba będzie pewnie mieć tych tutaj, bo to wszystko wiadomo ręcznie. Ale dobrze, powolutku się tutaj to wszystko buduje. Myślę, że następnie wybudujemy sobie... O, właśnie tutaj, może też gdzieś tak obok. No i dobrze, oczywiście powrócę do was, słuchajcie, jak to wszystko się już tutaj nam wybuduje. Okej, dobrze, także słuchajcie, zaczęło nam tutaj padać. Widzę, że możemy sobie tutaj zatrzymać produkcję, także możemy zarówno mieć tutaj takie zwykłe, nieobrobione, potem możemy mieć ich troszeczkę więcej. Ciekawe, ciekawe, słuchajcie, zobaczymy, czy ktoś tutaj... Tak, mamy Dominik i jeszcze kogoś, także można by nawet dodać tutaj dwie osoby. I możemy, słuchajcie, sobie kogoś wybrać. Ciekawe. Teraz na razie oczywiście wszyscy śpią, bo jest ciemno, chłodno i głodno. Także poczekamy, słuchajcie, jak nam troszeczkę wyprodukują, a potem będziemy musieli tutaj zrobić kominek. Czy to będzie tak? To będzie, słuchajcie, to. O, i będzie nam mogło tutaj produkować jedzonko. Super. O, jakie to duże! No to może, słuchajcie, postawimy sobie... O tutaj, czemu nie? Jak ludzie będą wszystko przynosić, a że mnie równo postawiła, Jezu. Jakby Jaden zobaczył, to będzie już by było, Boże kobieto, co robisz? Ale dobrze. O, można również, słuchajcie, używać tutaj różnych rzeczy, żeby... upgrade'ować wszystko. Ciekawe. Jejku, ten biedny chodzi. Czy oni będą tutaj wszystko zbierali, to pójdzie wtedy tam. Dobrze. Czy weźmiemy może Petrę? A ona już jest jako handmill, to nie. Dobra, to widzę, że rzeczywiście robi nam się coraz tutaj mniej tych osób. Ale dobrze. Wszystko powolutku. I jakoś to będzie. To słuchajcie, ja do was wrócę, jak oni już tutaj mi wyprodukują wszystko. Kurczę, właśnie tak sobie patrzę na tych moich człowieków i widzę, że mają oni tutaj jakieś swoje potrzeby. I na przykład chcą się, słuchajcie, myć. Ona chce na przykład pracować tak, żeby wspomagać ludzi. Lubi też, jak czasem ma trochę wolny. Ciekawe. Potem, słuchajcie, mam tutaj jakieś efekty. O, widzimy, że tutaj nasz człowiek to się może rozmnażać cały czas. I może być od 16 lat do 36 lat. Też mamy tutaj umiejętności walki. Jestem ciekawa właśnie, czy tutaj będzie można jeszcze z kimś walczyć. Co prawda to nie jest moja ulubiona rzecz. Ja w Settlersach to, jak grałam, to przeważnie kompletnie bez przeciwnika i tylko lubiłam się rozwijać. Także, ale to tylko ja. Okej, dobrze. Widzę, że troszeczkę mamy za mało tutaj tego drewna. Także może trzeba by tego drewna wybudować jeszcze jednego. Spróbujmy. Gdzież tu to było? To słuchajcie, wybudujemy jeszcze jednego, bo może rzeczywiście tego drewna potrzeba jest troszeczkę więcej. Widzę, że tu owieczki nam chodzą, my za niedługo
moje drogie, się wam zajmiemy. O, ale super. Pięknie. Okej, wszystko nam się udało, słuchajcie, tutaj spełnić. Następnie będziemy robili sobie ubrania. Także nasz tailor to był tutaj. Czyli pani będzie szyła nam ubranka. To postawmy ją może tutaj. No i jestem ciekawa, słuchajcie, czy ma właśnie to znaczenie. Aha, tutaj może tylko dwóch z nich mieszkać. To może jeszcze, jak już tutaj przy tym jesteśmy, to przydałoby się tutaj wybudować jednemu z nich. Także niech ma gdzie spać. Znaczy ja to mogę jakoś obrócić. Na razie nie widzę. O, okej, R obracamy. To dobra, niech sobie tutaj też zamieszka. Najpięknie. Dobrze, to powolutku sobie wszystko wybudujemy. Następnie to, co będziemy musieli, to będziemy właśnie mieli takie community center, czyli tam, gdzie ludzie będą się zbierali. Tylko gdzie to, kurczę, będzie? O, widzę, że tutaj też... O, nasze community center, ale to jest na razie na poziomie drugim. Aha, ludzie będą mogli rozmawiać o politykę, decydować o przyszłości, jaka ich tutaj czeka i będą projektowali jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy. No dobrze. Też by się przydało te chyba rybki, bo na samych warzywkach to oczywiście też nie przeżyjemy. Ale dobrze, niech im, słuchajcie, będzie. To niech oni się tutaj wybudują. Całkiem fajnie. Ja lubię tak przechodzić sobie od punktu do punktu. Ja w ogóle w grach lubię mieć powód, żeby grać. Bo wtedy tak najlepiej się wtedy czuję, odblokowując jeden kawałek, kolejny i jakoś to sprawia, że czuję się wtedy z tym lepiej. Dobrze, tutaj na razie wszystko budują. Tu chatkę też trzeba będzie wybudować. Okej. Dobrze, to słuchajcie, ja do was oczywiście wrócę i jak oni już tutaj wybudują troszeczkę więcej. Okej, dobrze, słuchajcie, mamy tutaj wybudowane, także ludzie będą mogli już nosić troszeczkę lepsze rzeczy, z czego ja się bardzo oczywiście cieszę. No i teraz pytanie, jak ja tutaj... Aha, muszę po prostu sprawić, że ludzie będą zadowoleni z tego, co już mają, także pewnie większość z nich będzie musiała tutaj przyowdziać jakieś rzeczy. Co tu śpi? A, jakiś zwierzaczek. Jakiś królik, ciekawe. No dobrze. To w takim razie niech tutaj ludzie... To możemy chyba zatrzymać, bo to na razie nam nie jest potrzebne, ale bardziej będą chyba potrzebne te drewienka. No i dobrze, niech, słuchajcie, oni będą zadowoleni. Czy tutaj już mi się... Tak, tu chatka jest już wybudowana, także oni mają gdzie spać. Tutaj ci też... Już, słuchajcie, śpią, także pewnie trzeba będzie wybudować więcej tych chatek, bo mamy co? Na razie mamy 10 osób. I tutaj jest dwie, tutaj jest dwie i tutaj jest dwie. Czyli mamy 6, czyli jeszcze dwie chatki by nam się, słuchajcie, przydały. Także może, jak oni się tutaj obudzą, to tu i tu postawimy chatkę, chociaż, kurczę, albo nie. Jak tutaj, to nie, słuchajcie, ale chatkę postawimy o tu. Reszt sobie przejdziemy i mniej więcej tutaj, bo tu i będzie szedł, słuchajcie, robić nasze ubrania, a tutaj będzie ciachał drewno. Także to zawsze coś. A tutaj, tu co ciekawego, aha, można przyrządzić jedzenie, a także oni tutaj mogą się socjalizować. Fajna sprawa. Fajnie ci da się ludkowie wyglądają. Bardzo, bardzo sympatyczna gra. Dobrze. To niech oni tutaj, słuchajcie, się zadowolą tym, co mają. Widzę, że tutaj nam coś, słuchajcie, wyrosło. Ciekawa jestem, czy będą to zbierali sami z siebie, czy ja mam im to powiedzieć. Miejmy nadzieję, że sami z siebie na coś wpadną. Dobrze, słuchajcie, to ja na dzisiaj tutaj z wami będę się żegnać. Także mam nadzieję, słuchajcie, że gra wam się podobała. Wpadajcie na Steama, wpadajcie na Kickstartera, jeżeli oczywiście tak.
mniej więcej takie klimaty Was tutaj rajsują. Ja zapewne, jeżeli wyjdzie, słuchajcie, pełna gra, to będę sobie pogrywać i jeżeli będziecie mieli taką ochotę, to oczywiście zapraszam, dajcie mi znać, to może sobie do tej gry, słuchajcie, wrócimy. Także ja na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że ze mną się dobrze bawiliście i oczywiście my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa, pa!